Witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Antoś Orłoś, a w dzisiejszym odcinku będzie m.in. o tak zwanej aferze Kibelgate, o osobowtórze Eda Sheerana, o wyjściu stonogi na wolność, o policjancie, który w pracy nagrywał wraz z koleżankami specyficzne filmy tylko dla dorosłych, o influencerce, która pochwaliła się swoimi wynikami. Będzie też o raperze, który w niewybredny sposób komentuje zdjęcia fagaty. Nim zaczniemy, przypominam o subskrybowaniu tego kanału i obserwowaniu mnie na Instagramie, bo jak nie, to... Zaczynamy! A zaczynamy od liceum imienia Jana III Sobieskiego w Warszawie, w którym pojawiła się toaleta bez podziału na płeć, na co natychmiast zareagowały chytrusy z TVP Info. Telewizja zrealizowała materiał o szkolnej ubikacji, zapraszając przed kamerę naszego ulubionego ministra edukacji, czyli wielce szanownego pana Przemysława Czarnka. Szaleństwo postmodernizmu i neomarksizmu. Sprawdzimy to. Będziemy pytać dyrekcję, czemu służą tego typu akcje. Czy w toaletach, które są w szkole, uczniowie nie mogą załatwiać potrzeb fizjologicznych? Czy potrzeba do tego zupełnie innych toalet? Polska jest państwem praworządnym i na wszelkie niepraworządne działania pozwalać nie będziemy. Według polskiego prawa w Polsce mamy kobietę i mężczyznę. Okazuje się, że warszawska szkolna toaleta oburzyła również posła Zbigniewa Giżyńskiego, który oburzył się daleko hen od Warszawy, bo aż w Toruniu. Tam zanamował, jak to powiedział, zbulwersowanych rodziców, domaga się odwołania dyrektorki szkoły, pani Magdaleny Kozery, bo jego zdaniem toaleta deprawuje młodzież. Warto tutaj zaznaczyć, że zbulwersowanych rodziców do pana posła zgłosiło się aż dwoje. Tymczasem w samej szkole sprawa nie wywołuje większych animozji, bo sam pomysł na toaletę bez podziału na płeć powstał z inicjatywy samorządu uczniowskiego, który to z kolei podyktowany był troską o osoby w szkole, które są w trakcie korekcji płci, a takich parę tam po prostu jest. Zdaniem uczniów taka toaleta pozwoli im z komfortem i bez poczucia dyskryminacji korzystać z czegoś tak podstawowego jak szkolna łazienka. Podkreślają także, że nie ma w niej nic, co by ją specjalnie wyróżniało. Znajdują się w niej sedesy, umywalki, a na ścianach i podłodze są po prostu białe płytki. W klasie mojej córki nie ma nawet słowa o tym, żeby ktoś miał problem ze sprawą dodatkowej toalety. Są w niej dwie osoby, nieheteronormatywne, mogą mieć swoją toaletę taką, jaka im odpowiada, i to jest w porządku. Do sprawy odniosła się również sama dyrektorka szkoły. Po konsultacjach z nauczycielami i zespołem pedagogiczno-psychologicznym przychyliliśmy się do tej prośby, ponieważ uznaliśmy, że jest to niewielka zmiana, która może mieć istotny wpływ na poprawę komfortu i zdrowia psychicznego naszych uczniów. Jak dodała, w stołecznej placówce nadal znajdują się tradycyjne toalety damskie i męskie, a decyzja o zagospodarowaniu jednego z pomieszczeń w inny sposób miała uzyskać aprobatę rady rodziców. Zaznaczyła także, że nowa toaleta przeznaczona jest dla wszystkich chętnych osób. No, będziemy się uważnie przyglądać warszawskiej aferze kiblowej i zobaczymy, co w tej sprawie narobi jeszcze minister Czarnek. Włocławek. Jeden z jej mieszkańców rozpoznał na nagraniu, które jakimś dziwnym trafem wpadło w jego ręce czy też przed jego oczy, policjanta. Problem w tym, że funkcjonariusz na nagraniu prowadzi transmisję live z wykonywanych czynności służbowych wraz z koleżanką w łóżku. Nadgorliwy sygnalista poinformował o sprawie miejscowe media, a te dowiedziały się, że naszym fake policjantem na służbie zajmuje się już na ostro prokuratura. Pani Małgorzata Borysewicz z popularnego w pewnych kręgach programu TVP Rolnik Szuka Żony aktualnie oprócz bycia szczęśliwą żoną i mamą trójki dzieci jest również influencerką, co wiąże się z pewnymi obowiązkami, jak reklamowanie różnych produktów czy usług. Pani Małgorzata zdecydowała się zaprezentować światu wyniki badań swojego kału i oznaczyła firmę, która badanie wykonała. Na koniec relacji rolniczka dodała, że dla jej fanów ma specjalny kod rabatowy, gdyby chcieli sobie takie badanie przeprowadzić. W sumie sprawa niby śmierdzi, ale faktycznie o jelita lepiej dbać. Japonia. Każdy, szanowni państwo, ma jakieś marzenie. Pewien Japończyk o imieniu Toko na przykład zawsze chciał zostać psem, a konkretnie psem rasy Coli. W końcu za 15 709 dolarów udało mu się spełnić to marzenie i w 40 dni powstał dla niego specjalny, hiperrealistyczny kostium. Zdrowie. Hanna Boczek to wiceprezeska Okręgu Rybnickiego pewnej partii, która zasłynęła m.in. stwierdzeniem, że wysyłanie przez kobiety mężczyzn po podpaski jest znęcaniem psychicznym. No, oczywiście chodzi o działaczkę partii, jakżeby inaczej, Korwin. Teraz pani Hanna skomentowała wygląd Julii Pankiewicz, rezydentki psychiatrii i nowo wybranej koordynatorki do spraw praw kobiet i walki z dyskryminacją.
Pani Hanna najpierw pod zdjęciem Julii zastanawiała się, czy ta jest rezydentką, czy może pacjentką. Następnie dodała, że skoro goli się na łyso i nosi kolczyki, to oznacza, że coś z nią musi być nie tak. Po czym zaczęła cytować Biblię i już przestałem to czytać. W każdym razie ja akurat Julię poznałem, serdecznie jej gratuluję i wiem, że doskonale poradzi sobie w nowej roli. A co do pani Hani, to proszę przestać się bawić w Krystynę Pawłowicz i dać po prostu innym być sobą. Wielka Brytania. Amanda Baron z Manchesteru jest wielką fanką słynnego na cały świat wokalisty Eda Sheerana i zawsze chciała za niego wyjść. No niestety z różnych względów nie było to możliwe, więc wyszła za sobowtóra Eda Sheerana i para właśnie spodziewa się dziecka. Dumni rodzice bardzo liczą na to, że dziecko pokocha wokalistę tak samo jak oni i że również będzie rude. A jak nie to... Nowa Zelandia. Nowozelandzki minister do spraw klimatu ogłosił plan redukcji gazów cieplarnianych w rolnictwie, zgodnie z którym od 2025 roku na terenie kraju zostanie wprowadzony system opłat od emisji metanu hodowlanych zwierząt i jest to pierwsza taka inicjatywa na świecie. Hodowcy krów i owiec mieliby płacić podatek od śladu węglowego zwierząt, a zebrane pieniądze wsparłyby zrównoważone rolnictwo w kraju. Mówiąc krótko, Nowa Zelandia ma zamiar wprowadzić podatek od krowich i owczych bąków. Natura. Właśnie rozpoczął się kolejny już cykl życia Stonogi. Na wolność parę dni temu wyszedł pan Zbigniew Stonoga, który za kratami siedział za to, że tak generalnie mówiąc nienawidzi PiSu. Teraz właściwie czekamy już tylko na to, aż pan Zbigniew zacznie znowu pomagać ludziom. Później parę razy soczyście poprosi o pozostawienie w spokoju jego i jego rodziny przez pana ministra Ziobrę, którego wielce szanuje i sobie ceni. Oczywiście w kolejnej części cyklu Stonoga obrazi prezydenta bądź naczelnika, zostanie aresztowany i bach! Cykl jego życia zostanie ponownie zamknięty. Ja uważam akurat, że każdy tekst Stonogi do Ziobry powinien być w sądzie traktowany jako okoliczność łagodząca. Białoruś. Najmłodszy syn Aleksandra Łukaszenki idzie na studia, będzie studiował biologię. Specjalnie dla Mikołaja utworzono nawet nowy kierunek, którego wcześniej po prostu nie było. W związku z tym na uczelni przeprowadzono generalny remont, a także zaktualizowano programy i materiały dydaktyczne. Aby syn prezydenta najbliższych paru lat nie spędził w przypadkowym towarzystwie, zorganizowano casting, który miał wyłonić pozostałych 10 studentów na roku. I tak Mikołaj studiować będzie m.in. z ministrem edukacji Białorusi Andrzejem Iwańcem. No, mogło być gorzej, mógł trafić na polskiego ministra edukacji. I przenosimy się, szanowni państwo, do świata pełnego raperów, youtuberów i pseudo-sportowców. Raper Malik Montana dał się poznać jako dość popularny twórca. Jego utwory cieszą się w końcu dużą popularnością na platformach streamingowych. Jest lubiany przez znanych artystów, jak Mata czy ktoś tam. Ogólnie chyba mu się wiedzie. Nie będę oceniał jego muzyki, bo szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o rap, to lubię dosłownie kilku twórców z Polski i z zagranicy i zwyczajnie się na tym nie znam. Wszedłem nawet na stronę tekstowo.pl i tam zerknąłem na tekst jego utworu. Taki to był utwór pierwszy z góry. No, znaczy nie, że tytuł pierwszy z góry, tylko to był pierwszy z góry utwór. No, mógłbym oczywiście jakoś skomentować ten tekst, ale to chyba po prostu nie jest mój świat. No jest to cholernie seksistowskie i tyle. I raczej nie zostanę fanem, ale tak jak mówiłem, ja z rapem jestem na bakier. Może cała ta kultura taka jest i tyle. I tu trzeba by mieć trochę pretensje do Malika, a trochę do wszystkich innych raperów ze Stanów, których on parodiuje. W każdym razie artysta nie tylko rapuje, ale stał się też twarzą federacji MMA High League, która zrzesza do walk influencerów, sportowców, patostreamerów i generalnie całą masę też ludzi, którzy mają pewnie problem z wiązaniem butów, a co dopiero z walką prawą czy lewą ręką. I tu muszę przyznać, że to znowu coś tam mówi o samym twórcy. Podejrzewam, że dla pieniędzy może zrobić naprawdę wiele i jest częścią takiego świata, który zupełnie mi nie odpowiada i którego nie rozumiem. Chciałbym gdzieś tam może poznać, ale na całe szczęście nie muszę być jego częścią i mogę go mieć zupełnie gdzieś. Natomiast Malik zdecydowanie jest częścią polskiej popkultury i bardzo, ale to bardzo wpływa na wielu młodych ludzi i jakoś tam im kreuje ten świat, co jest dosyć chyba przykre, tak mi się wydaje, bo jakby cały jego anturaż, powiedzmy, wskazuje na to, że jest to typ takiego zakochanego w sobie dresa w Gucci, co jest dosyć popularne, no ale nie wiem, czy jest fajne. Co ciekawe, widziałem, jak on się wypowiada i czasem brzmi na sensownego i inteligentnego gościa i w sumie, gdybym miał okazję z nim porozmawiać kiedyś, to z chęcią bym to zrobił, żeby może zrozumieć. Natomiast przez większość czasu, tak jakby, nie wiem, zapomina, że w sumie nie jest głupi i gada głupoty w głupi sposób. Może jest po prostu
to kwestia tego, do kogo mówi. Może wykreował jakąś postać i w rzeczywistości jest odrobinę inny, nie wiem. Pan Montana dał się też poznać jako wybitny komentator spraw zwykłych i zwyczajnych. Ostatnio na przykład regularnie komentuje zdjęcia youtuberki, zresztą walczącej właśnie na tego typu, znaczy też walczącej na tego typu galach, które raper promuje, i komentuje je w naprawdę obrzydliwy sposób, jak taki stary, obleśny wujek na urodzinach ciotki. Chyba wszyscy, jakby wszyscy chyba wiemy, o którym wujku mowa. Napisał na przykład wierna swego pana, albo dziewczyna tatusia. Swoją drogą, no, raper ma sam córkę, więc pozdrawiam. Swoje komentarze raper kieruje do pani Fagaty, która dała się ostatnio poznać jako kobieta, która kocha mężczyzn za pieniądze i sławę, i taki ma plan na siebie, no i w sumie okej, okay, jakiś tam plan to jest. Gdzieś o dziwo mocno wpisuje się w świat, w którym żyje Malik. Akurat ta para, myślę, bardzo by do siebie pasowała. Nie wiem, dajcie znać, co w ogóle myślicie o tej sprawie. W sensie, jak macie pisać, po co się zajmuję takimi sprawami, to nie piszcie, bo już odpowiadam. Otóż trafiłem na temat tych komentarzy, które on gdzieś tam wypowiada czy pisze już jakiś czas temu. No i teraz znowu widzę, że się zachowuje obleśnie i po prostu mnie sprawa zaciekawiła, że w pewnych kręgach jest totalny luz, że można kobiety traktować przedmiotowo, mężczyzn zresztą też, i jest totalna okejka, wszyscy są zadowoleni. No moim zdaniem to bardzo ciekawe, bo to nie jest jakaś tam nisza, tylko zdecydowanie mainstream. I na koniec zachęcam do zbiórki na rzecz dzieci z Ukrainy prowadzonej przez UNICEF Polska. Link do zbiórki zamieszczam jak zwykle w opisie tego odcinka. Jeżeli macie jakieś propozycje do zbiórek, to zachęcam się odzywać do mnie, ale na Instagramie bardzo proszę, bo ja się w tym później gubię. A teraz jeszcze przeczytam pytanie z poprzedniego odcinka i przeczytałbym, ale żadne fajne pytanie nie padło. To już drugi raz w historii witam, kiedy tak się zdarza. Więc zachęcam do zadawania pytań, a teraz już nie witam, a żegnam Państwa bardzo serdecznie.